kolejnym vlogu. Słuchajcie, pada deszcz od rana, jest tak buro, jest tak okropnie, nie chciało mi się wstawać w ogóle. No ale jestem, stwierdziłam, że może jakoś sobie urozmaicę ten dzień, przy okazji nagrywając vloga. I zachce mi się, może trochę bardziej niż mi się nie chce. Ale słuchajcie, pomyślałam, że przyjdę tutaj właśnie i przetestujemy sobie krem z filtrem, tym razem z Basic Lab. Ja go jeszcze nie używałam, a ostatnio właśnie testowałam ten z Eve Austin, ale on ma wady. No niestety nie jest idealnym kremem i tak trochę średnio mi się podoba, powiem wam szczerze. Aha, ja jeszcze może nałożę sobie, wiecie co, krem. Zależałoby mi na tym, żeby mieć jednak taki, wiecie, sprawdzony krem, którego jestem w miarę pewna, jak się na nim zachowują kosmetyki. Ten z Eve Austin jest spoko, wiecie, on, nie wiem, nawilża, trzyma się cały dzień, nie sprawia, że ten makijaż się gdzieś ciastkuje na przykład, nie wyświeca się jakoś za bardzo. On jest okej pod tym względem, ale on ma taką dziwną konsystencję, że on po prostu, nie wiem, czy on troszeczkę jakby zastyga, czy po prostu kiedy wysycha, kiedy się wchłania, to zostaje ten biały kolor, ten, nie wiem, ten biały barwnik, który tam jest. I na przykład ja czasami widzę, że jak na to nałożę podkład, to on tak osadza się właśnie na tym kremie. I to wygląda czasami tak jak jakieś suche skórki, tutaj na przykład miałam właśnie, że to tak dziwnie wygląda i nie tak fajnie gładko, także pomyślałam, że przetestuję sobie coś innego. Teraz jeszcze jest taki, wiecie, sezon, że ja potrzebuję dużo nawilżenia, ukojenia mojej skóry, także myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Co my tutaj mamy? Szerokie spektrum ochrony, emulsja, lekka emulsja ochronna, SPF 50+, na bazie filtrów organicznych, biologicznych i antyoksydantów. Prewencja i antyoksydacja. No dobra, no tutaj głównie, wiecie, jest to filtr. Widzę, że ma działanie kompleksu na bazie witaminy E i stabilnej formy witaminy C. Aha, stanowi doskonałe wzmocnienie antyoksydacyjnej tarczy emulsji, przeciwdziałającej powstawaniu wolnych rodników. Ponadto witamina E razem z olejem konopnym niweluje podrażnienia, odżywia i wzmacnia elastyczność naskórka, dzięki czemu staje się on bardziej odporny na działanie promieniowania UV. Dobrze. Odpowiednią ilość emulsji, około jednej pompki, nanieść na twarz i szyję 20 minut przed planowaną ekspozycją na słońce i ponawiać aplikację co 2 godziny. No, teraz na razie na słońce nie wychodzimy, pada deszcz i powiem wam, że w ogóle ten deszcz obudził mnie rano. I tak już pomyślałam, ach, to już wiem, co jest za oknem, nie? Dobra, to sobie... No dobra, trochę więcej nałożyłam niż jedną. Uj, nie wiem, czy nie... Za dużo również, nie ma zapału, nie, chyba za dużo. Jednak jedna. Jednak jedną pompkę. Ale liczę na to, że się zaraz ładnie wchłonie, wiecie? Ojejku. Zawsze coś. Naprawdę ma, widzę, znaczy czuję lekką konsystencję i wiecie co, bardzo jest taki przyjemny, kremowy. W sensie... nie jest tępy, czuję, że bardzo ładnie rozprowadza się po prostu po skórze, taki delikatny. Czuję, że delikatnie już się zaczyna wchłaniać. A więc zaraz zobaczymy. Widzicie to? I teraz pytanie, czy to jest kwestia tego, że nałożyłam za dużo? Czy kwestia tego, że pod spodem miałam krem nawilżający? Dobra, dajmy mu szansę jednak, bo tu widzę, że już ładnie wygląda. Może trzeba po prostu chwilę odczekać jednak, ale wiecie co, jest bardzo nawilżający, bo jakby ja czuję go cały czas. Z jednej strony czuję takie nawilżenie i ukojenie, ale z drugiej strony taką ochronę, lepi się mocno i czuję ten kosmetyk. Myślałam, że trzeba będzie go zmywać i nakładać jeszcze raz, ewentualnie, nie wiem, bez kremu nawilżającego, ale wydaje mi się, że jest okej. Jaka ta skóra jest milutka, ale słuchajcie, jest cały czas, jakby ja czuję, że cały czas się rozprowadza, ale zniknęła ta biała warstwa. Znaczy, trochę mam wrażenie, że moja skóra jest rozbielona, nie tak bardzo jak przy tym z Eve Austin. Trochę jest, ale czuję ten kosmetyk cały czas.
No, niby lekka, lekka emulsja. Wiecie, ta skóra jest bardzo przyjemna, bardzo taka milutka, bardzo przyjemne uczucie, ale na pewno nie jest to taki, wiecie, krem o takim suchym wykończeniu na przykład, że są takie kremy, które się ładnie wchłaniają i dają taki delikatny mat na skórze, mają takie właśnie suche wykończenie, że nic tam się nie lepi na przykład. No to tutaj nie. Dlatego mam pewne wątpliwości, bo chciałam sobie nałożyć ten krem z Miszy, ale albo będę musiała to bardzo przypudrować. Nie wiem, jak to wszystko się zachowa, powiem wam szczerze. Powiem wam, że się ostatnio noszę z zamiarem, żeby sobie zrobić brwi, w sensie, żeby sobie henną je zrobić, nie tam, żeby coś innego. Ale żeby sobie właśnie zrobić henne. Ja chyba jakieś tam powinnam jeszcze mieć preparaty w łazience i myślałam, żeby sobie zrobić i ewentualnie zacząć używać tego mydełka do brwi, bo myślałam, to może być dobre rozwiązanie, zrobi się henne, wiecie, na kilka dni wystarczy, potem tylko wyczesać i powinno być ok, ale nie wiem, czy mój pomysł jest dobry, czy faktycznie tak to się sprawdzi, ale chodzi to ze mną od kilku dni, więc pomyślałam, że mogłabym się zmobilizować i zrobić sobie w końcu. Bardzo przyjemny jest, wiecie, to jest bardzo przyjemne uczucie naprawdę takiej fajnie nawilżonej i ukojonej skóry, jest bardzo milutka. Przypomina mi to efekt też tego kremu, który miałam z Uriage, taki różowy, Roselian, chyba taka seria. I on też dawał właśnie takie bardzo mięciutkie wykończenie na skórze, ale nie był tak lepki, więc tutaj jakby no, cały czas go czuję. Dobra, nałożę sobie ten krem BB. W ogóle wiecie co? Odkryłam genialne połączenie kosmetyków. Znaczy, tak naprawdę sam w sobie kosmetyk jest super. Tylko, że ja go po prostu muszę rozjaśniać i rozjaśniam go po prostu często innym produktem. Chodzi mi o podkład. I powiem wam, za każdym razem jak go używam, to mam takie wow, jak on pięknie wygładza. No nie mam drugiego takiego, nie wiem, podkładu, kremu, który by tak wygładzał skórę. I tak właśnie się zastanawiam, czy, bo chciałabym chyba wam po prostu pokazać, żeby nie być gołosłowną i tylko mówić, jak to pięknie wygląda, tylko pokazać, ale nie wiem, kiedy ewentualnie mogłabym nagrać, bo najczęściej używam tego podkładu do biura ostatnio. A jak idę do biura, to wiecie, wszystko szybko, szybko rano, nie chce mi się rozstawiać i nagrywać, bo to zajmie dużo więcej czasu, a jeszcze jest ciemno tak naprawdę, więc może po prostu kiedyś, wiecie co, mogłam dzisiaj nałożyć tamtą mieszankę i wam pokazać, no ale nie, może jeszcze w tym vlogu jakoś, nie wiem, dogram coś innego dnia. Zobaczymy. A jak nie, to wam pokażę po prostu innym razem, ale słuchajcie, to co też w ogóle ostatnio mnie zachwyca, to właśnie ten krem z Miszy. To jak on pięknie wygląda, to jest po prostu niesamowite. To jak on daje efekt naprawdę takiej drugiej skóry, coś pięknego. To jest najlepszy krem BB, jaki teraz mogę sobie przypomnieć, jaki miałam, jaki używałam. Tak, ja miałam z nim takie różne podejścia, wiecie. To jest złe porównanie, bo ja zawsze myślałam, że ja wolę ten krem z It Cosmetics, ale to są zupełnie inne kremy. Natomiast ten naprawdę i super się długo utrzymuje i wygląda przepięknie. I on no, wygląda dużo ładniej też niż ten krem z Clif na przykład, bo tamten mimo wszystko widać, a ten można dokładać i tutaj no, on daje tak piękne wykończenie, ma też tak ładny kolor. Ja mam kolor 23 w takim małym opakowaniu. Jest cudowny. W ogóle, dobra, to trochę będzie z pogadanki od rana, bo chciałam powiedzieć, że właśnie to jest kosmetyk, który myślę, że chciałabym mieć po prostu w swojej kosmetyce i pora już chyba przestać po prostu szukać innych wszystkich zamienników, testować wszystkie kosmetyki, jakie się pojawiają, jakie ktoś tam chwali, bo ja w zasadzie już też znalazłam swoich ulubieńców, więc okej, jak mi się skończą wszystkie podkłady z Essence, które są super, no bo już nie są do kupienia, bo je wycofali, no to będę pewnie szukać jakiegoś innego, albo się zdecyduję na Lancome, albo coś, ale mam taką myśl, co jest trochę też związane z podsumowaniem, mam wrażenie, i tego roku mojego, kiedy planuję nie kupować kosmetyków, i tego stycznia, kiedy miałam nie kupować. Już teraz mam taki wniosek, że są kosmetyki, które naprawdę bardzo lubię i to do nich powinnam wracać. Nie właśnie ciągle szukać czegoś nowego, tylko właśnie do nich wracać i nauczyć się
tego, żeby po prostu, żeby te nowości już tak nie kusiły. Żeby po prostu używać to, z czego jestem zadowolona, bo najczęściej tak jest, że ja i tak wracam, wiecie, do tego, co lubię. No i fajnie coś przetestować, bardzo lubię, ale... No ale często jednak okazuje się, że to, co już gdzieś używałam, już przetestowałam, jest lepsze i bardziej mi się sprawdza, więc taki mam chyba taką myśl i takie podsumowanie właśnie. Zobaczymy, jak będzie na koniec roku, co wtedy pomyślę. Natomiast coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby jednak no właśnie, wracać do tego, co znam, co lubię, co mi się podobało i właśnie nie szukać. I ma to sens, myślę, bo ja tak naprawdę znalazłam dużo fajnych perełek, a przez to, że właśnie jest tyle nowości na rynku, to bardzo często już po prostu do nich nie wracam, a były naprawdę bardzo dobre, więc może nie ma sensu szukać, wydawać pieniędzy, tylko używać to, co się lubi i to, co się najlepiej sprawdziło. W ogóle też nie mogę się doczekać nagrania takiego podsumowania właśnie po tym styczniu, bo mam mnóstwo przemyśleń i bardzo chciałabym się z nimi podzielić z Wami, ale też czekam oczywiście na koniec miesiąca, bo też jest jedna rzecz, którą chcę konkretnie podać Wam w liczbach, więc no więc będzie na koniec miesiąca i też się nie mogę doczekać, a to już tuż, także mam nadzieję, że niedługo się zbiorę i nagram. I w ogóle teraz jeszcze, wiecie co, oglądałam ostatnio dużo fajnych filmików na kanale Marcina Iwucia. I tam nagrywa i Marcin właśnie, i też inne osoby pewnie z jego zespołu, jego żona też właśnie nagrywa filmy i powiem Wam, że trochę jestem taka zainspirowana też i tam no, słucham różnych rzeczy. Jakby ewentualnie, wiecie, zmienić swoją sytuację i finansową, i inną, i jakieś tam... No, oni wiecie, dają ciekawe rady. Teraz też ostatnio pojawił się film o nawykach. Bardzo fajny, bardzo ciekawy film właśnie. Taka, w takiej pigułce naprawdę. O, aż mi się nagrywanie skończyło. Tyle gadam. Nie sądziłam, że tutaj przyjdzie na tak długo. Ale w każdym razie, ja tak jeszcze na szybko. Właśnie taki fajny film, gdzie w pigułce jest podane to po prostu, czego nie robić. Albo jak dane działania, które... No, z tego, co ja słyszałam, odkąd, wiecie, gdzieś tam siedzę w tym temacie, to wielu Polaków popełnia jakby te same błędy, jakby działa w ten sam sposób, ten sam schemat, także bardzo ciekawy właśnie filmik, żeby tak sobie posłuchać i zmienić po prostu pewne nawyki, pewne zachowania takie finansowe, które doprowadzą po prostu nas do lepszej sytuacji finansowej. Także to Wam też polecam. I nie wiem, czy ja coś jeszcze chciałam. Na razie po prostu skończę makijaż, ale... Jak ostatnio się umalowałam tym krem baby, to mówię, no nie, no jest przepięknie, no po prostu jest przepięknie. I są takie kosmetyki, które właśnie nakładam, dla mnie, wiecie, podkład, krem baby, cokolwiek, to jest taka baza i jak to jest dobre, to już potem wszystko dobrze wygląda. No i to jest takie piękne. Tak mi się podoba ten krem na twarzy, a jak mi się skończy, to nie będę miała. Ale tak, jak mi się wydaje, że to jest zakup przyszłego roku, żeby mieć... w zapasie i, znaczy w zapasie, żeby mieć w ogóle, bo ja podejrzewam, że ten mi się skończy po prostu, bo to jest małe opakowanie i używać to, co się sprawdza i to, co się lubi, bo naprawdę on jest wyjątkowy, jest przepiękny i ma ładny kolor i to wykończenie, no, którego nie widać na skórze, pięknie. No. I to tyle chyba. No, już nie ma co gadać, bo tak jak mówię, trochę już to długo trwa, także ja skończę sobie makijaż, wiecie, zabiorę się za moje dzienne obowiązki i potem się widzimy. Jakoś spędzimy sobie ten dzień, także na razie. Miłego dnia Wam życzę i później się widzimy. Zostawiam jeszcze na chwilę, żeby Wam tutaj powiedzieć, jaki ja mam sposób, żeby zmatowić potem to wszystko i nie mieć tego uczucia lepkości, dlatego że pomimo tego, że odczekałam trochę, no to jednak cały czas to uczucie było. I teraz tak, ja używam różnych pudrów, ale często też używam tego pudru do przypudrowania całej twarzy, nie tylko pod oczy. I wiecie, normalnie zazwyczaj używam sobie takiego pędzelka, ten jest trochę bardziej zbity, mam tutaj też taki trochę bardziej luźny jakby, ten jest taki do omiecenia powiedzmy, natomiast tego używam jak chcę bardziej tak, wiecie, wcisnąć sobie puder i mieć takie troszkę, wiecie, mocniejsze przypudrowanie powiedzmy. I tak właśnie zrobiłam w tym przypadku, natomiast nie działa.
i po prostu czasem przy takich kosmetykach trzeba użyć czegoś innego i u mnie się takie puszki na przykład bardzo dobrze sprawdzają, ten jest akurat super farm. Taki mięciutki, wiecie, taka poduszeczka. No i tym właśnie jak sobie wcisnę właśnie puder, to potem ta skóra jest po prostu sucha, bo tak to ja cały czas czułam jednak lepkość, więc powiem wam, nałożyłam tonę pudru na twarz dzisiaj. I to jest też cudowne właśnie w tym kremie BB i w tym pudrze również, który jest tak drobno zmielony, że tego znowu nie widać tak bardzo. Że to nie jest tak, że ja sobie zrobiłam teraz nie wiadomo co na twarzy, tylko właśnie ten krem tak pięknie absorbuje jakby wszystko i nadal sprawia, że wygląda to jak druga skóra. No, że mogłam sobie dołożyć po prostu, wiecie, drugą czy nawet trzecią warstwę tego pudru, żeby właśnie tak docisnąć tutaj wszystko dobrze, żeby to się nie lepiło. No więc ja na lepienie się mam taki sposób, żeby po prostu jednak puszkiem ten puder, że pędzlem to nie to samo. Po prostu czułam cały czas, wiecie, taką lepkość, a jednak nałożyłam tym i mówię, no działa, działa. Także stwierdziłam, że wam powiem, może też, nie wiem, szukacie sposobu, borykacie się czasem, wiecie, bo to zależy po prostu od produktu. Ja myślę, że w tym momencie to jest kwestia, no, na pewno tego kremu, który też jest bardziej nawilżający, plus kremu BB, który też jest po prostu nawilżający i to nie jest jakieś suche wykończenie, to nie jest podkład, który zastyga, więc czasem po prostu tak trzeba. Polecam takie puszki, bo one są nie dość, że bardzo przyjemne, no to właśnie też na trochę dłużej mam wrażenie ten mat się utrzymuje i takie utrwalenie makijażu, także lubię czasami też używać. O, mam tutaj, no dobra, to wszystko z update'ów już i widzimy się później. W ogóle nie planowałam się tutaj odzywać jakoś za bardzo, tym bardziej w takim temacie, ale powiem wam, oczywiście coś mnie poirytowało, no więc będę teraz narzekać. Trudno. Ale powiem wam, nie można, nie powinno się chyba raczej bluźnić, więc powiem wam, że szlak jasny trafia mnie po prostu, jak są takie sytuacje, bo ja tak bardzo nie lubię takiej niekompetencji, takiego jak, nie wiem, unikania, nie wiem, swoich obowiązków i po prostu robienia czegoś, wiecie, na pół gwizdka. Zamówiłam paczkę, zrobiłam sobie w ogóle kawę w ładnym kubku, mówię, to mi poprawi humor, więc mam jeszcze mój zimowy kubek z Alzacji. To sprawia, że zaczynam myśleć troszkę o różnych wyjazdach jeszcze zimowych i myślę, czy jeszcze w tym roku, czy już na przykład, wiecie, pod koniec albo w przyszłym. No ale nic, zamówiłam paczkę i specjalnie dopłaciłam więcej, żeby dostarczyć ją do domu. No i co? I mam ją do odebrania w jakiejś Żabce, bo kurier nie zastał nikogo w domu. No faktycznie, nie zastał. Bo nawet nie próbował się tutaj dodzwonić, nie próbował domofonem zadzwonić, nie dzwonił do mnie na telefon, czy jestem może w domu, bo coś się popsuło, coś nie działa, może nie może się dostać. Nie. Po prostu dostałam informację, że no podjął nieskuteczną próbę dostarczenia paczki, dostawił w paczkomacie. I mnie tak po prostu, powiem wam, szlak nie trafia, bo mówię, specjalnie się zastanawiałam, czy będę miała jak ją odebrać na przykład, czy chcę, żeby mi ją dostarczyć. No i dopłaciłam więcej za to i co? I teraz będę dymać po prostu do Żabki po paczkę. No po prostu, ach! Masakra. A jeszcze, aha, no... Kurier nie odbiera telefonu, więc w ogóle świetnie. Pan na infolinii powiedział, że no oni w zasadzie to nie mogą nic zrobić. No, że paczka już jest tam, no to muszę odebrać. Nie, no to dobrze, nie? Jakby... Dlatego nie lubię niektórych przewoźników. Jedni są lepsi, drudzy są gorsi. I powiem wam, że nawet Poczta Polska, kurier Poczty Polskiej nie jest tak zły czasem jak właśnie taki przewoźnik. Także ogólnie jestem zła bardzo.
I to mi też, słuchajcie, przypomniało o innej sytuacji, którą może Wam teraz opowiem. Koleżanka ostatnio właśnie zadzwoniła, pogadałyśmy trochę, no i właśnie opowiadała mi historię, która znowu ją poirytowała bardzo. I powiem Wam, że opowiem Wam pokrótce, mam nadzieję, że dobrze. Bardzo żałuję, że ona nie może Wam tego opowiedzieć, bo na pewno, pewnie wiele z Was, nie wiem, też się z tym spotkało. Natomiast po prostu też ja nie słyszałam. Może to jest też akurat bardzo taki temat, wiecie, w sensie, że jak się czegoś szuka, jak się chce coś kupić, jak się chce coś zrobić, to po prostu akurat wtedy gdzieś tam te treści do nas trafiają. No ale tak ogólnie to przecież nie interesujemy się wszystkim, co na świecie jest możliwe. Nie znamy każdej sytuacji jakby i, no wiecie, coś usłyszymy i zapominamy, no bo nie będziemy pielęgnować takich wiecie, myśli. Natomiast, no właśnie ona mi opowiadała historię, jaką miała, jak się zdenerwowała po prostu na taką głupotę, na złe zorganizowanie i w ogóle, wiecie, możliwości zakupu pewnych rzeczy. Generalnie doszło do tego, że stwierdziła, że kupuje Dysona w tej najnowszej wersji, w tej najnowszej, gdzie tam się guzik, nie trzeba go trzymać, on tam ma to światełko. No i tyle. I słuchajcie, i nawet ja o tym nie wiedziałam, powiem Wam szczerze, że ja bym nie wiedziała i może część z Was też nie. Ale może tak bardzo się interesujecie, że to jest oczywiste dla każdego? Nie wiem, no ale w każdym razie to trochę... Dla mnie to jest trochę taki przypadek, jak na przykład, wiecie, iPhone'y, które teraz kosztują po kilka tysięcy i nie macie tam wtyczki do ładowarki, nie? No, to jest to samo mniej więcej. Zapłać za wszystko. Za wszystko dodatkowego, a już te rzeczy nie są drogie, więc... No nic, mocno sobie pompują po prostu cenę i ego firmy. Natomiast... Przechodząc do historii, chciała sobie kupić tego Dysona, no i znalazła gdzieś tam na stronie, nie wiem czy to była promocja, a nie, była promocja, kosztował poniżej chyba około, kurczę, teraz nie pamiętam, 2800, 3800, no mniej więcej tak, w każdym, no tak, 800 coś, taka była końcówka. No i właśnie do tego Dysona jeszcze dodawana była za darmo szczotka, jakaś tam dodatkowo po prostu, wiecie, tam one robią różne rzeczy, więc dodatkowo dawana była szczotka. To było na naszej polskiej stronie jakiegoś, nie wiem, no jakaś tam, z tymi, wiecie, rzeczami RTV i AGD. No i zamówiła, i tam były dwa kolory do wybrania, zamówiła taki kolor, do którego szczotka nie była dodawana, no może jej wina, może nie doczytała, może tego nigdzie tam nie było, wiecie, to jakby nie jest powiedziane, po prostu, no zobaczyła, że przyszło bez szczotki, no może po prostu do tego koloru nie było tej szczotki. Szczotkę można byłoby dokupić, kosztuje 200 zł, mówi dobra, dokupię szczotkę, szczotka nie jest dostępna, no więc nie da się dokupić, ale... Teoretycznie można, nie? Druga rzecz jest taka, że podobno w tym nowym modelu, ja tego w ogóle nie wiedziałam, więc w sumie jestem wdzięczna, że mi powiedziała, natomiast nie wiem, czy Wy się z tym spotkaliście, w tym nowym modelu właśnie podobno jest tak, że jest jakaś coś do zamontowania na ścianie, tak jak normalnie mają te wszystkie odkurzacze, wiecie, które się ładują, do zamontowania na ścianie, tyle tylko, że jak to zamontujecie raz, nie ma opcji demontażu tego. Że albo to wyrwiecie z kawałkiem ściany, albo z tynkiem, albo z kawałkiem mebla. Nie ma opcji demontażu tego. No i zaczęła się wtedy cała historia. Ona chyba się skontaktowała tam z infolinią czy coś i zapytała, no czy ktoś może jej udzielić informacji, jak to zdemontować ewentualnie. Po czym pani wysyła jej maila jak, z linkiem, jak zamontować to na ścianie, więc jakby to nie o to chodziło. Po czym okazuje się, że no i to jest jakaś wada technologiczna po prostu, że się nie da. Natomiast to jest nieprawda, bo we wszystkich innych modelach da się zdemontować, więc to było celowe działanie. Po to, żeby kupić do tego jakąś stację ładującą, która u nas na polskim rynku kosztuje 700 zł, która również nie jest dodawana do tej paczki całej, do całego zakupu. Natomiast w międzyczasie znalazła, słuchajcie, ofertę na Amazonie chyba, czyli tam w Niemczech, gdzie ten Dyson jeszcze pominęłam fakt, że następnego dnia ten Dyson u nas na polskiej stronie kosztował 100 zł więcej. Na tej niemieckiej stronie była promocja jakaś czy coś i on kosztował, już nie pamiętam, czy to była akurat dana promocja, czy po prostu, w każdym razie 100 euro taniej był, taka promocja, 100 euro taniej. No to wiecie, przy naszych warunkach to jest prawie 500 zł, nie? Więc jakby robi różnicę, plus ta stacja, którą tam Wy musicie dokupić normalnie tutaj, jest dawana gratis. Więc może większość z Was na przykład nie spotkało się z tym, albo nie zauważyło, nie wiem, w ogóle nie pomyślało o tym, że może być taki problem, bo może mieliście w zestawie te stacje na przykład, ale jak ja to usłyszałam, to pomyślałam, aha,
No ja bym nie wiedziała pewnie, bo chcąc kupić normalnie odkurzacz, weszłabym na stronę. Niekoniecznie mam potrzebę, wiecie, żeby iść do doradcy, żeby iść specjalnie na stanowisko Dysona do galerii jakiejś i zapytać, jak to działa, jak to zamontować, zdemontować. No wydaje mi się, że to są sprzęty domowe, które są w miarę łatwe w użyciu, nie? Które powinny być też przenośne, mobilne. No ale nie. Także taka to historia. No i widzicie, na każdym kroku tak naprawdę można się zdenerwować, poirytować po prostu tym, jak jesteśmy na każdym kroku po prostu robieni, wiecie, jak tylko się da. Co też jest ciekawe właśnie, że jednak na innym rynku, gdzie te rzeczy w stosunku do zarobków na przykład są jednak tańsze, no tam lepsza ta oferta jest. Może to był akurat taki, wiecie, przypadek, nie? Że akurat teraz dawali. Może u nas kiedyś też dawali takie stacje. Może, nie wiem. No ale akurat stało się tak, że to się wszystko stało na przestrzeni kilku dni. No i tak to właśnie można sobie porównać. Ale najbardziej zadziwia mnie, no to jak się robi teraz te rzeczy, nie? Jak się wymusza tak naprawdę pewien zakup do bardzo drogich sprzętów, bo Apple robi to samo dokładnie, więc mam wrażenie, że to jakby podobny jest pomysł marketingowy na to, że wiecie, trzeba kupić coś, ale potem i tak trzeba dokupić. Tak samo jak, nie wiem, do mojego komputera trzeba kupić przejściówkę, żeby można było tam włożyć kartę, cokolwiek, bo tam są tylko dwie małe wtyczki, wiecie, do ładowania i nic się już tam nie da zrobić. Wszystko, co się chce, to trzeba po prostu dokupić, żeby można było włożyć kartę, włożyć USB, coś tam. Także, no tak to niestety wygląda. Także to chyba tyle ty na razie z takich historii. O, jeszcze mam jedną. To już będzie takie w ogóle, wiecie, wyżalenie się, nie moja, mojej koleżanki, której dziecko jest w przedszkolu, z tego co pamiętam. No i generalnie, wiecie, w przedszkolach są organizowane różne dodatkowe rzeczy, różne dodatkowe zajęcia dla dzieci, no i niektóre są płatne, niektóre nie. No i właśnie one tam miały jakieś chyba tańce czy coś tam, już nie wiem, jakieś zajęcia ruchowe po prostu z jakimś panem. No i najpierw się okazało, że są ferie i trzeba zapłacić za te zajęcia, pomimo tego, że zajęcia się nie odbywają. Więc jakby pytanie kluczowe, dlaczego trzeba za to płacić, skoro one się nie odbywają. A druga rzecz jest taka, że właśnie kiedyś pojechała i pech chciał, że ona po prostu akurat pojechała wcześniej, żeby coś tam załatwić. No i zauważyła, że zajęcia zaczęły się 15 minut później, a one trwają pół godziny. No i tam jej powiedzieli, że może sobie tam iść na spacer, czy coś tam pozałatwić, bo one po prostu jeszcze trwają, bo zaczęły się później. No ale one się skończyły po 15 minutach. No więc to jest też dosyć dobre pytanie, wiecie, skoro zaczęły się później, to dlaczego nie trwały pół godziny? Dlaczego trwają 15? I tak się śmiejemy, że po kilku pytaniach ten pan powiedział, że no odrobią to, odrobią ten czas. No i się śmiejemy, że prawdopodobnie nigdy, ale tak to wygląda niestety po prostu, wiecie. Każdy tylko myśli o tym chyba, jak zarobić, a... Ach... Także na każdym polu niestety to się dzieje i to tylko pokazuje też, że wiecie co, że jak... Znaczy inaczej, jak chcemy mieć spokojną głowę, to lepiej w ogóle nie wiedzieć, nie? Bo tak to się po prostu można zdenerwować. Ale ogólnie to daje niestety takie przeświadczenie, że trzeba by wszystkiego pilnować. Trzeba wszystkich pilnować, czy coś się odbyło, czy trwało tyle, ile powinno. Jakby takie rzeczy, no bo to tak jest właśnie, tu ktoś później, wiecie, zacznie, tu wcześniej wyjdzie, tu coś tam, no i no mówimy, za to wszystko też płacimy po prostu. A propos płacenia, to ja się jeszcze poirytowałam bardzo, ostatnia rzecz, jak właśnie zrozumiałam, że wiecie, na początku jak zaczęłam tam robić jakieś badania w takim kierunku, w takim, to mówię, fajnie, ktoś się zainteresował, ktoś się tym zajął, coś tam się dzieje, okej. Ale im dłużej, im więcej w tym jakby siedzę, tym bardziej mam wrażenie, że ja nie wiem, czy komuś nie zależy, żeby znaleźć przyczynę jakiegoś problemu zdrowotnego, czy o co chodzi, bo ja coś mówię, o coś proszę, lekarz mówi, no nie widzi potrzeby robienia takiego badania. Po czym ja, wiecie, marnuję jakby swój czas, bo jednak, nie wiem, później z kimś rozmawiam, czasami nawet wydajecie mi dobre rady właśnie, żeby coś sprawdzić, żeby coś zbadać, żeby coś tam, wiecie, i to są takie, czasami one są akurat adekwatne jakby do sytuacji, więc na przykład ja Wam bardzo dziękuję za to, że Wy się dzielicie takimi swoimi doświadczeniami, bo to jest też bardzo przydatne do tego, jak po prostu ktoś nie wie, ale ja też, wiecie, jakby mam prawo nie wiedzieć, bo ja nie jestem lekarzem, przecież tyle się mówi o tym, żeby się nie leczyć, wiecie, samemu, nie z doktor Google. No ale jak w takim razie, jeżeli ja idę do lekarza, lekarz mówi, on nie widzi
jakby powodów, dla których mielibyśmy robić takie badania. Natomiast jest źle, no ale nie, poczekajmy, nie? No zobaczymy. Pani przyjdzie na wizytę kontrolną, nie? Za kilka miesięcy, więc tak mnie też to poirytowało, że zamiast zrobić jedne kompleksowe badania, podejść do tematu jakoś bardziej holistycznie, to ja chodzę od lekarza do lekarza, jeden z drugim się nie kontaktuje oczywiście, badania są robione jakoś po łebkach i ja co chwila muszę prosić o coś więcej, że a może jeszcze to, a może jeszcze tamto, tylko mówię, to nie jest moja rola, to nie ja o to powinnam prosić, powinnam mieć zlecone wszystkie badania. Nie wiem, czemu to się nie dzieje, tym bardziej jeśli płacę za prywatną opiekę zdrowotną. Więc no, to jest kolejna rzecz. Pewnie temat rzeka. Ostatnio właśnie też rozmawiałam z koleżankami o tym, dokładnie ten sam temat, jakby no, myślę, że wiele z nas się akurat z tym spotkało. Czy też, wiecie, czy to prywatnie, czy państwowo, jakby to też może ma mniejsze znaczenie, natomiast chodzi mi o to, że skoro ja już płacę dodatkowo za to, żeby mieć dostęp do lekarza, do badań, no to dlaczego nie dostaję tych badań, nie? No, dobra, no to się wygadałam, słuchajcie. Ochłonęłam troszkę i dobrze, no, musiałam się po prostu wygadać. I co, i będę dymać do tej żabki po prostu, po tę paczkę? Bardzo się zastanawiam, bo jak wcześniej miałam taką sytuację, że paczka nie została odebrana, to ona wróciła do firmy i oni się ze mną kontaktowali, jak, gdzie ją wysłać ponownie, nie? I tak nawet dwa razy było. Natomiast bardzo się zastanawiam, co oni by zrobili, bo wiecie, że paczka z kosmetykami z Niemiec nigdy nie przyszła i uznali, że nawet mnie nie będą informować o tym, bo przecież oni mają tyle innych klientów i oni mają tyle innych zamówień, że mają w dupie moje zamówienie tak naprawdę. Więc może i tak byłoby też w tym przypadku. To lepiej się zainteresować, myślę. No za swoimi rzeczami niestety trzeba chodzić. Taką mam nieprzyjemną konkluzję tego, mam wrażenie, bo fajnie byłoby, wiecie, wiedzieć, że jak się komuś coś zleca, jak się płaci, to jest zrobione dobrze, a na każdym kroku trzeba naprawdę wszystkiego pilnować. Jak robicie remont mieszkania, to też wiecie, że zostawić robotników samych, to nie można. No dobra, no to co tyle. Ach, wolałam przyjść, wiecie, z czymś przyjemnym, ale no ale tak to wyszło, a dobrze, może sobie pogadałem. Może komuś się przyda taka informacja, wiecie, a propos tego Dysona na przykład, bo mówię, ja też nie wiedziałam. Można to jakoś obejść po prostu. To też w sensie, że dobrze wiedzieć, że można to gdzieś kupić indziej po prostu i też taniej, nadal taniej. Bez dopłacania po prostu za wszystko, no więc mówię, mam nadzieję, że się komuś przyda. Ja bardzo żałuję, że właśnie nie miałam okazji, żeby moja koleżanka wam to opowiedziała. Bo to nie jest tak, że tylko ja narzekam, po prostu. No, ja myślę, że każdego z nas spotykają jakieś takie dziwne, irytujące sytuacje i o. Dobra, to kończę na ten czas takie rzeczy, potem przyjdę z czymś przyjemniejszym może. Zaczynam słuchać bardzo fajną książkę, chyba bardzo fajną, wydaje mi się, dobrze się tego słucha, także zobaczymy, ile uda mi się później może na spacerze wysłuchać. Słuchajcie, zaczyna się robić ciekawie, w ogóle niesamowite, jak się zakłada takie słuchawki, to totalnie nic nie słychać i można tak się odciąć od wszystkich dźwięków, od wszystkich bodźców po prostu, że jak teraz je zdjęłam, to mam wrażenie, że tu jest głośno. Dobra, włączyłam piekarnik, ale wiecie, to nadal w ogóle strasznie wieje i słychać to w mieszkaniu, bo tam wiecie, przez okna, przez wentylację strasznie wieje, więc znowu jakieś wiatry, jakieś
nie wiadomo co ostrzeżenia. Zrobiłam obiad i powiem wam, że w końcu się zmobilizowałam, bo miałam taki zjazd i powiem wam, że nie wiem, czy to przez tę pogodę właśnie ta, chciała być jesień, ale nie jesień, zima, ma to do siebie, że jak po prostu zachodzi słońce, robi się ciemno i ja od razu mam zjazd, po prostu chce mi się spać, nic mi się kompletnie nie chce robić. Więc przeczekałam ten moment i jest po dziewiątej, o nie, jest po dziesiątej i ja dopiero robię sobie obiad, ale też mega wkręciłam się w książkę, którą pewnie jeszcze zaraz skończę, ale czytałam ją jakby w wersji papierowej i wiecie, i nie mogłam przestać i po prostu tak mówię, to jeszcze jeden rozdział, tylko to jeszcze tylko jeden i się tak wkręciłam, że przeczytałam prawie całą. Zaraz wam też pokażę, może i chwilę opowiem. No i tak, ale stwierdziłam, że zbiorę się i zrobię obiad, żebym miała na jutro i na pojutrze. No bo lepiej tak, niż kupować coś niezdrowego czy coś tam, wiecie. Także długo to nie będzie trwało, to tam znaczy na pół godzinki to wstawię do piekarnika, a w międzyczasie pójdę się wykąpać. No i potem wyjdę i sobie to zmiksuję. A, jeszcze makaron muszę do tego ugotować. No to akurat jak, wiecie, jak się wykąpię, to sobie zrobię, ale cieszę się, że mimo wszystko się zmobilizowałam. Potrzebowałam tego czasu właśnie takiej regeneracji trochę i wiecie, miałam taki zjazd i na chwilę też, wiecie, oko mi się zamknęło, więc chwilkę tam się zdrzemnęłam, a jak się obudziłam, to wiecie, jest taki moment, że z jednej strony to by się poszło dalej spać, a z drugiej bez sensu marnować dzień. No więc tak. Tak mam. Jak jest taka pogoda niestety i wcześniej robi się ciemno, to ja tak mam i nie wiem. Czy to się zmieni. Są czasami takie lepsze dni, że jestem taka zadowolona, ale może to być też kwestia tego, że po prostu bardzo mam rozregulowany też ten rytm dobowy, bo przez to, że na przykład jest jakaś drzemka w ciągu dnia, to potem idę późno spać, no i tak to potem wychodzi, nie? Że jestem śpiąca w ciągu dnia, więc plan jest taki, żeby wcześniej chodzić spać. Oczywiście. Jeszcze szczególnie względem książki, którą właśnie doczytuję i już prawie kończę. Dobra, to tak, w kuchni wszystko już tutaj zrobione, tak jak mówię, później jeszcze sobie zrobię makaron, ugotuję jakiś, do tego jeszcze zmiksuję i będę miała gotowy obiad, a tymczasem zabiorę was, może jeszcze to powiem wam o tej książce, którą czytałam, a jedną w ogóle słucham. I zaczęłam słuchać książkę pod tytułem Reina Rocha. No, Czerwona Królowa. Nie znam akurat teraz jeszcze autora. Dobra, czekajcie, ja tutaj rozłożę statyw i pogadamy. Bardzo mi się podoba okładka tej książki, ale tak naprawdę całej serii. Powiem wam, że nie wiem, czy ja już to mówiłam kiedyś, czy nie, ale bardzo chciałam kupić sobie te książki właśnie dla okładki. Bardzo mi się podobają. No i fajnie mi się tego słucha. Nie wiem, ile już przesłuchałam. Z 2 godziny może? Zaraz wam powiem. No, tak około. Może ciut więcej. I czuję się też zaintrygowana naprawdę, co tam się dzieje. Także będę słuchać sobie dalej. Ale książka, którą właśnie doczytuję, to jest Biohacking. I właśnie, no myślę, że pół dzisiaj miałam, albo nawet więcej. Więcej niż pół właśnie miałam, a teraz zostało mi o tyle. Więc taka końcóweczka już, wiecie, podziękowania, ostatnie 2 rozdziały. I powiem wam, super jest. Bardzo mi się podoba ta książka. Jest bardzo fajnie napisana, w taki bardzo prosty sposób. Wszystko, co tu jest napisane, jakby jest łatwe do zrozumienia przez to, że właśnie autor daje konkretne przykłady, na przykład tłumaczy, jak co działa, po co nam to, a w taki sposób powinno się ćwiczyć, a w taki sposób robić coś innego i dlaczego, jak to działa na hormony, na nasze ciało, wiecie. Bardzo dużo jest takich praktycznych informacji, ale w taki bardzo przystępny sposób przekazanych. Bardzo mnie ta książka też inspiruje, mam wrażenie. Ja ją czytam i mam ochotę wdrożyć pewne rzeczy, mam ochotę przetestować pewne rzeczy, które tutaj są. Mam ochotę robić coś innego może. Wiecie, tak trochę mnie zachęca do działania jakiegoś. No naprawdę, naprawdę jest dobra, bo ona tutaj opowiada o różnych rzeczach, głównie skupia się, znaczy to nawet nie jest dla osób, które mają z czymś problemy, dlatego że ta książka po prostu tłumaczy, jak hormony działają na to, jak działa nasz organizm na przykład i jak można na przykład pomóc sobie, kiedy na przykład ma się insulinooporność czy tam jakieś inne choroby, ale też jak się ich nie ma, to tak naprawdę jak działa nasz organizm
jeżeli chcemy uzyskać jakieś efekty, to właśnie na czym powinniśmy się skupić i czemu się ewentualnie przyjrzeć, co można zmienić, co można zastosować. Tutaj nie wiem, czy jest jakiś spis treści, bo bym Wam powiedziała... O! Mniej więcej o czym tutaj jest mowa w tej książce. I tak... Jest na przykład, śniadanie warte miliony dolarów, właśnie o tym, co warto jeść na śniadanie, ale to chyba nie jest początek, wiecie, mi się wydaje, że tutaj coś jeszcze, no pewnie. Taka ogólnie, wiecie, historia trochę naszego tutaj autora. Potem jest, co jest przyczyną nadwagi, otyłości i innych chorób, co są stany zapalne, w jaki sposób hormony sterują Twoją wagą, spalasz albo magazynujesz. To jest bardzo proste w ogóle w zrozumieniu tego właśnie, jak działa nasz organizm i co, jak pewne schematy gdzieś tam są zaburzone na przykład. Co można zmienić, żeby też to naprawić i żeby wrócić na tę dobrą drogę. Jak spalać tłuszcz nie robiąc nic. Kawa kuloodporna, właśnie tutaj o niej też trochę było. To jest coś chyba, do czego ja się nie przekonam, bo jakoś kawa z masłem... No nie przekonuje mnie, to nie wiem. Może to jest kwestia tego, że wiecie, gorzej to brzmi w mojej głowie i wydaje mi się, że jest po prostu okropne. A może to naprawdę nie jest takie złe? No nie wiem. Jeżeli próbowaliście, to dajcie znać. Ja chyba wolę zwykłą kawę. Zresztą założenie tego jest takie, żeby dojść jakby do picia kawy czarnej, bez cukru, bez niczego. To w sumie ja już taką piję, więc chyba nie muszę. Jest jak uniknąć popołudniowego uczucia zmęczenia i senności, dlaczego tłuszcz powinien być Twoim głównym źródłem paliwa. Tutaj jest też o spaniu, o tym, jak powinniśmy spać, na co zwrócić uwagę, o stresie. Jest też tutaj dużo, słuchajcie, informacji o kortyzolu na przykład. Są też informacje o treningach, właśnie o tym, jak działa sport, jakie treningi powinniśmy robić na to, co chcemy osiągnąć ewentualnie. Tutaj też było o tych... O... Jak one się nazywają? Adaptogeny, właśnie. Także taka... Taka książka, która tak ogólnie mówi o pewnych rzeczach i powiem Wam, że naprawdę można się z niej wiele dowiedzieć i mówię, takich rzeczy w sumie wydawałoby się mega prostych, bo to wszystko jest takie, że bardzo to do mnie, wiecie, dociera i tak myślę, ma sens, gdzieś tam się otarłam o te wiadomości, ale powiem Wam, że nigdzie w zasadzie albo nigdy nie słyszałam też właśnie o tym, żeby tak podejść do tematu i tak naprawdę i zdrowienia, i wiecie, utrzymywania dobrych wyników, utrzymywania ciała w dobrej formie, ale też ogólnie naszego, nie wiem, samopoczucia właśnie, nie wiem, cukru, właśnie kortyzolu i takich rzeczy. No tutaj jest, tak jak mówię, to wszystko jest bardzo prosto napisane, ale i takie proste informacje, takie, które naprawdę mi się, ja już przyswoiłam i myślę, wow, ale nigdy, nigdzie nikt mi o tym nie mówił, nigdzie tego nie widziałam, więc nie wiem, czy po prostu się mało interesowałam, czy po prostu jest to nie aż tak popularne może. A ta książka jest faktycznie takim przewodnikiem dla początkujących i myślę, że jest bardzo ciekawa, fajnie od tego zacząć i myślę, że też Was może do czegoś zainspirować, właśnie do jakiejś zmiany, albo do przyjrzenia się czemuś, albo właśnie potem do pogłębiania tej wiedzy. I z jednej strony powiem Wam, że zastanawiam się, czy sięgać po drugą część, bo mam drugą część też biohackingu, czy najpierw na przykład starać się wdrożyć te rady, które tutaj są, zobaczyć, jak mi to wychodzi i ewentualnie potem sięgnąć po tę drugą część, żeby ewentualnie dopełnić jakoś ją, ale może lepiej warto byłoby przeczytać, albo tak najlepiej w międzyczasie, nie wdrażać i może czytać. Do tej książki też zawsze można jakby wrócić, ja ją też właśnie mam w wersji papierowej, więc myślę, że na pewno warto wracać. Jest bardzo krótkie są te rozdziały, bardzo takie, wiecie, szybkie, szybko się to czyta, jest bardzo, właśnie mówię, prostym językiem. Super, naprawdę, bardzo Wam polecam, świetna książka. Naprawdę super. Aż jestem trochę zaskoczona. Słyszycie, jak wieje? Strasznie. No, jestem trochę zaskoczona właśnie, że aż tak mi się podoba i że jest tak dobra, natomiast dziewczyny miały rację. Pamiętam, że polecała ją Magda, polecała Anita. Super, naprawdę... Ja również Wam bardzo polecam, tylko teraz to wszystko tutaj jakoś wprowadzić. Już myślę, że niektóre rzeczy już nawet nieświadomie, wiecie co, wprowadzała mi się, okazało, że to działa. Także to. Dobra, bateria mi się rozładowuje, także idę się kąpać.
i idę poszukać jeszcze tego produktu do brwi. Jak znajdę, to sobie jeszcze zrobię może tą hennę na brwiach, a jak nie, no to trudno. A w ogóle tak wygląda makijaż po, nie wiem, po 12 godzinach czy po więcej i się świeci. Znaczy trochę, nie tak bardzo, ale ja też przypudrowałam w ciągu dnia raz. Także może dlatego wygląda trochę lepiej, ale no jakby widać, że się świeci, po pierwsze jest to krem, a po drugie mam krem z filtrem, który też był mocno nawilżający, więc może nie do końca te dwa kosmetyki jakoś tam super współgrają, ale też nie jest źle, no i po prostu puder. Puder jest rozwiązaniem na takie sytuacje, no trudno, ale ogólnie krem BB wygląda super i ten krem ze SPF-em też jakoś przez cały dzień dla mnie super, nie czuję ani ściągnięcia, ani podrażnienia, ani nic. Także słuchajcie, idę się kąpać, tak jak mówię, jak znajdę hennę, to robię, jak nie, to miłego dnia Wam życzę i się widzimy w kolejnych vlogach.